Nowe kamery w mieście już są montowane i będą miały oko na miejsca najczęściej dotykane aktami wandalizmu. Kamery zainstalowane pomogłyby. Pewnie, pewnie, no na pewno. Myślę, że kamery by pomogły, to znaczy by tak trochę czujność, nie? Tych młodych ludzi. Kto będzie zajmował się obserwacją monitoringu? Centrum oglądowe będzie znajdowało się w szkole podstawowej numer 4. To jest obiekt, który już został zaadoptowany do tego celu. Pieczę nad tym wszystkim będzie sprawowała Straż Miejska, do której mieszkańcy, czyli my, będziemy mogli zgłaszać wszystkie swoje spostrzeżenia dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa. Myślę, że ten system monitoringu powinien podnieść poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a nam również ułatwić, nam i policji przede wszystkim, ułatwić pracę wykrywczą na temat sprawców niszczenia mienia. Bramownice z kamerami przy drogach wylotowych z miasta mają pomóc policji. Takiego elementu nam cały czas brakowało. One są budowane po to, żeby szybko podjąć ewentualną interwencję po sytuacji, gdzie zostanie skradziony pojazd. Te kamery będą rejestrowały numery rejestracyjne, kolory, marki, ale też modele. Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia będzie mogła podjąć czynności zmierzające do wykrycia na przykład przejeżdżającego samochodu w danym miejscu, wskazania nawet kierunku wyjazdu tego pojazdu z miasta. Wszystkie kamery mają zostać zamontowane do połowy czerwca. Te, które już są, pełnią swoją rolę.